Dobrze, dzień dobry. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Jestem koordynatorką programu Historionauci, który prowadzony jest wspólnie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ja reprezentuję Centrum Edukacji Obywatelskiej i przybliżę Państwu w parunastu słowach program, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, tej starszej podstawówki, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Dobrze. Samo założenie programu związane jest z portalem Historia Poszukaj, który zaprezentowała przed chwilą pani Dominika. I to, co chcemy w programie, aby uczniowie realizowali, to aby poszukiwali śladów przeszłości w wybranych placówkach muzealnych, tych narodowych, jak i tych regionalnych. I na ten aspekt regionalny chcemy skierować główną uwagę w ramach działań programu. W swoich placówkach regionalnych chcemy, aby uczniowie odszukiwali historie związane z niepodległością na podstawie wybranych eksponatów muzealnych. Jak do tego dotrzeć i jak ich szukać, zaraz opowiem, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa specjalne materiały, które będą dostępne w następnym weekendzie, po tym weekendzie na stronie internetowej. Natomiast teraz powiem, jak w ogóle będzie wyglądał program Historionauci, którego rekrutacja rusza dzisiaj wraz z webinarium i potrwa do końca sierpnia. Harmonogram działań w ramach programu jest następujący. Proszę nie zrażać się tą liczbą szkół, które będą zarejestrowane. Tutaj jest to kwestia warsztatów, które odbędą się we wrześniu, jesienią, w drugiej połowie września. To, kto będzie zakwalifikowany we wrześniu, będziemy ustalać jeszcze tak naprawdę po zakończonej rekrutacji. Wszystko to będzie uzależnione od tego, jak dużo będzie zainteresowanych osób i klucz wyboru szkół także będzie tym podyktowany. Będziemy się starali, aby szkoły z różnych zakątków Polski mogły uczestniczyć w tych krótkich dwudniowych warsztatach w Warszawie, a liczba szkół jest ograniczona po prostu finansowaniem. Natomiast to, co jest istotne, to sam program, który będzie realizowany w formie pracy metodą projektu w szkołach. Planujemy, aby był on realizowany na przełomie września-listopada ze względu na święto setnej rocznicy odzyskania niepodległości. No i chcemy, żeby takim jednym z finalnych etapów tego programu w szkołach był festiwal wirtualny. I tak jak my teraz się spotykamy w formie webinarium, to w podobnej formie, tylko nie wizualnej, będziemy wspólnie wszyscy razem pokazywać swoje działania, które będą realizowane w ramach projektu w szkołach, właśnie za pomocą internetu, tak żeby nie kolidowało to z różnymi terminami. Po prostu będziemy chcieli, aby uczniowie i uczestnicy programu wspólnie zaprezentowali swoje obiekty muzealne, które wybiorą w ramach poszukiwań. Podsumowanie jest pod koniec grudnia, tak też planujemy zakończyć cały program, więc tak wygląda harmonogram, który także jest dostępny na stronie. Natomiast kroki, które są ważne w działaniach historionauty, bo ta nazwa, która przez wielu wydaje się trochę kosmiczna, naszym zadaniem, czyli portalu Historii Poszukaj, jak i Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma stać się trochę takim przełamaniem bariery wśród młodych ludzi wobec historii, która ma się stać bardziej przedmiotem takim głębszych zainteresowań niż tylko datami. Do tego dążymy, co Państwo zauważyliście podczas prezentacji portalu. Portal jest bardzo nowoczesny i skupia się bardziej na konkretnych działaniach niż na samych datach. Dlatego też chcemy, żeby historionauta poprzez obiekt muzealny także nie zrażał się do muzeum i do wizyt w muzeum, ale żeby także polubił tą możliwość spędzania wolnego czasu. Jeżeli chodzi o kroki w programie, tak jak wspomniałam, nabór trwa od dzisiaj.
do końca sierpnia. O tym jeszcze, gdzie trzeba się zarejestrować, jak powiem na koniec. Natomiast to, co jest istotne, wspominałam już o tym, to wprowadzenie uczniów w tematykę programu z wykorzystaniem materiałów teki historionauty. Ta teka jest już przez nas, powiedziałabym, że w ostatnich próbach już udostępniana. Czekamy na ostatnie poprawki, więc po weekendzie powinna już ona być dostępna. Ja pokażę jej fragmenty, tak żebyście Państwo wiedzieli, na czym polega sam udział w programie historionauty. Tak będzie wyglądała teka. Teka będzie w dostępie online. Będzie można z niej korzystać, po prostu pobierając ją ze strony historionauty. To, co jest ważne, to głównym bohaterem całego programu jest obiekt muzealny. I jak wybrać ten obiekt muzealny? Tak naprawdę sam portal Historia Poszuka jest z tego, byśmy powiedzieli, że takim głównym przykładem, jak można odnaleźć ten obiekt muzealny. Natomiast my w ramach teki historionauty podajemy kilka przykładów. Są one opisane, w jaki sposób szukamy w nich niepodległości, ale o tym zaraz. Takimi obiektami mogą być na przykład, tak jak tutaj jest podany zestaw deserowy, który ma w sobie element historii codziennej, ale także wątek fabryki lokalnej, która skupiała wśród siebie mieszkańców. Innym takim przykładem mogą być fotografie, które dotyczą przeszłości miasta i mogą być także punktem wyjścia do opowiedzenia o lokalnej historii. Ta lokalność jest dla nas o tyle ważna, że chcemy, żeby poprzez ten program Historionauci uczniowie zaczęli szukać niepodległości jak najbliżej swoich domów, a niekoniecznie przenosili się od razu wyobraźnią do Warszawy. Dlatego też ten charakter właśnie w poszukiwaniu przedmiotów w lokalnych instytucjach jest dla nas bardzo istotny. To, co jest jeszcze ważne, to do pracy przy tworzeniu takich historionautów zaprosiliśmy różnych specjalistów, historyków, muzealniczkę i antropolożkę, i z ich perspektywy przygotowaliśmy specjalne scenariusze lekcji, które mają pomóc Państwu w realizacji programu. To nie jest oczywiście obligatoryjne, chcemy, żeby po prostu była to forma wyboru. Jeżeli Państwu będzie to odpowiadało, mogą to Państwo wykorzystać na własny sposób, mogą się Państwo tym inspirować. Jak praca jest przedmiotem, jest to jeden z pierwszych scenariuszy, który po prostu ma wprowadzić uczniów w ogóle w temat obiektu muzealnego. Czy to jest tylko przedmiot, czy to jest coś więcej? To jest bardzo ważne pytanie, które zadają sobie muzealnicy i badacze właśnie przedmiotów ogólnie. Natomiast to, co już wspomniała Pani Dominika, ważnym także elementem naszych działań jest zakres czasowy. To jest koniec rozbiorów, ostatni rozbiór Polski do 1921 roku, czyli do Traktatu Ryskiego. I co najważniejsze w tym wszystkim, to my chcemy, aby opowieść o niepodległości nie kończyła się tylko na 11 listopada, ale żeby także pokazywała swego rodzaju proces, ale o tym za chwilę. Ponieważ uczniowie, którzy już dowiedzą się, czym jest obiekt muzealny i czym tak naprawdę, z czym jest związana praca historionauty, będą mieli za zadanie wybrać się do lokalnego bądź jak najbliżej położonego miejsca związanego z muzealnictwem. Może to być samo muzeum bądź Izba Pamięci, aby poszukać obiekt muzealny. To, co jest też, wydaje mi się, istotne, to my w ramach formularza poprosimy też Państwa o to, abyście wypełnili miejsce, z którym chcecie nawiązać współpracę przy tym programie, ponieważ to jest dla nas istotne ze względów takich, iż nie wszystkie miejsca w Polsce mogą mieć, powiedziałabym, że ciągłość w tej historii także przedwojennej. I dlatego też dla tych miejsc przygotowaliśmy dodatkową formę korzystania z po prostu z realizacji programu.
To jest możliwość korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych dużych muzeów, dużych ośrodków muzealnych, ale to, co zaznaczam, to żeby korzystając z tych zbiorów, korzystać z tych najbardziej, powiedziałabym, najbliżej danej miejscowości, wioski bądź gminy, a niekoniecznie tych największych. Czyli jeżeli ktoś mieszka na przykład na Mazowszu, dalej od Warszawy, to żeby to niekoniecznie była Warszawa, tylko mniejszy ośrodek, który udostępnia te zbiory, a jeżeli nie, to także zachęcamy do takich niezobowiązujących wycieczek, bo pamiętajmy, że taka wizyta w muzeum wraz z odpowiednim jeszcze przygotowaniem może później zachęcić uczniów do ogólnie wyjazdów muzealnych i no, powiedziałabym, że podziwiania sztuki niekoniecznie tylko z niechęci, ale z własnej woli. Tutaj wspomniano o karcie pracy z przedmiotem. Jeszcze dodam tylko, że mamy właśnie specjalny przewodnik po zbiorach muzealnych i archiwach. On będzie dołączony do takiej historionauty. To, co jest jeszcze ważne, to ten przewodnik także może po prostu pomóc później w tworzeniu materiałów, o których jeszcze będę mówić, w ramach właśnie realizacji projektu. Ze względu na dostępność tych zdjęć w większości na wolnej licencji, co jest bardzo ważne, to podkreślam, że chcemy, aby uczniowie od samego początku, pracując w internecie, wiedzieli, co i jak i kiedy mogą wykorzystywać dobrze. Skąd te daty? Jeszcze dokończę, to już było wspomniane przez panią Dominikę, ale chcę, aby to brzmiało dosadnie, że nie chcemy, żeby w ramach działań programu naszego Historionauci była ta data tylko 1918, że uznajemy niepodległość jako proces. Proces też w kontekście społecznym, to nie muszą być wielkie wydarzenia militarne, to nie muszą być wydarzenia związane z powstaniami, to mogą być proste historie lokalne, dotyczące lokalnej przedsiębiorczości, pracy u podstaw, jak też to możemy nazwać, tego, co też dotyczy społeczności, a niekoniecznie Polski jako narodu. Jeszcze chciałabym tutaj zaznaczyć, że jeżeli mówimy właśnie o święcie niepodległości, to oczywiście od razu pojawiają nam się wielkie nazwiska. Pamiętajmy, że w lokalnych społecznościach mamy także, tak właśnie samochód tutaj jakiś postanowił się odezwać. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza Państwu. Więc wracając do osób, to zachęcamy, aby to także były osoby z lokalnego podwórka, że tak się wyrażę, mniej znane dla wszystkich, ale także ważne dla tej społeczności. No dobrze. Kolejna istotna kwestia, o której już wspominałam, to jest praca z obiektem na samej wystawie. Chcemy, żeby ta praca przebiegała oczywiście w profesjonalny sposób, aby uczniowie, którzy wybiorą się do muzeum, wcześniej uprzedzili, albo oni bezpośrednio, albo z Państwa pomocą, że będą chcieli taki projekt realizować. To też wyczule, że oczywiście muzealnicy mogą na początku stawiać nie tyle co opory, ale mogą też po prostu być niechętni do pokazywania zbiorów. Natomiast wydaje mi się, że odpowiednia rozmowa i odpowiedni komunikat, do czego to jest i że uczniowie nie będą tego niszczyć, a raczej wykorzystywać jako formę też, powiedziałabym, że promocji, tworzenia takiej lokalnej opowieści o niepodległości, będzie, powiedziałabym, że takim trochę, takim umożliwieniem pracy z obiektem muzealnym. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną kartę, która ma na celu ten obiekt bardziej zrozumieć. Niekoniecznie tutaj chodzi o kwestie takie typowo muzealnicze, czyli ile on ma szerokość wzrostu, czy w ogóle gramatury, ale bardziej co uczniowie myślą, widząc ten obiekt, czy on jakieś uczucia wzbudza i tak dalej. Jeżeli chodzi o
pracę z tym wybranym przedmiotem, patrz obiektem muzealnym w kontekście muzeum, przygotowaliśmy też dla Państwa specjalną półkę z pomysłami, jak rozmawiać o tych obiektach, tak żeby uczniowie się do nich nie zniechęcili, jak tworzyć wokół nich historię. I to, co jest tutaj to ważne, co może trochę nas zatracić w pracy z przedmiotami, żeby nie wymyślać historii, żeby uczniowie w jakiś sposób korzystali z tego obiektu jako punkt wyjścia opowiedzenia większej historii dla ich społeczności, a nie jako wymyślanie historii, która byłaby wielką opowieścią o niepodległości. Na to wyczulam, bo to może się pojawić. Miejmy nadzieję, że niekoniecznie uczniowie będą głównie tym nurtem działać. Natomiast pamiętajmy, że mówiąc o przedmiocie, mamy opowiedzieć o dużej historii. Podkreślam to raz jeszcze, ale tej dużej w kontekście lokalności. Czyli jeżeli coś ważne jest dla Płocka, to niekoniecznie musi być ważne dla Warszawy. Pamiętajmy, że to jest dla nas najważniejsze. I tutaj mam właśnie taki przykład, czyli fascynujące historie, jak można je opowiedzieć. Mam jeszcze jedną niespodziankę, ale już jej teraz nie zdradzę, skoro jest to niespodzianka, zobaczą ją Państwo w tece, jak można w ciekawy sposób opowiadać, tworzyć takie, powiedziałabym, że nietypowe narracje. No i to, co jest też istotne, o czym mówiłam przy okazji wyboru muzeów, to jak ożywić historię, czyli obiekt muzealny, a nowe technologie. Chcemy, aby uczniowie, wykorzystując dany obiekt, opowiedzieli o nim także poprzez nowe technologie. Tak jak pani Dominika pokazywała nam GIF-y, które są udostępnione w ramach portalu Historia Poszukaj, chcemy, aby to był jeden z elementów. Niekoniecznie same GIF-y, bo oczywiście to nie jest tak, że teraz będziemy zachęcać uczniów do tworzenia samych GIF-ów. Natomiast chcemy, żeby uczniowie zrozumieli, że taki obiekt może stać się punktem wyjścia do opowiedzenia na nowo jakiejś historii albo innej perspektywy mu nadać. Mamy przygotowane dla Państwa specjalne wskazówki, jak ten obiekt ożywić. Ja tutaj mam też podany przykład GIF-u, natomiast ich jest zdecydowanie więcej, tak zwana angażująca foka, coś, co uczniowie mogą stworzyć tak naprawdę za pomocą kilku kliknięć w smartfonie. I proces tworzenia tych nowych wizerunków obiektów muzealnych może być naprawdę szybki, zwłaszcza, że uczniowie wykorzystują telefony cały czas, a aplikacje, które tutaj są proponowane, są w dostępie bezpłatnym, też one nie są ciężkie, więc na pewno, jeżeli zachęcimy uczniów do tego typu pracy, może to zmienić ich obraz patrzenia na to, co się wydaje stare, a czasami też nieużyteczne z ich perspektywy. No i to, co jest najważniejsze, bo oczywiście portal Historia Poszukaj tutaj ma także swoje miejsce w ramach programu Historionauci, który jest jakby także próbą wprowadzenia portalu Historia Poszukaj do szkół poprzez taką nietypową formę, także o tematyce niepodległości, to takim finalnym punktem programu jest przygotowanie przez uczniów artykułu. Artykułu, który będzie wyglądał podobnie jak ten, który pokazywała pani Dominika. Zostanie on umieszczony w specjalnej zakładce portalu Historia Poszukaj i tam młodzi historionauci, może nie młodzi, ale w ogóle historionauci, będą mogli pochwalić się swoimi, bym powiedziała, że zdobyczami. Czyli to, co też powiedziała pani Dominika, ta lokalność jest dla nas bardzo ważna, tak żeby jak najwięcej było lokalnych historii, tych najbliżej miejscowości, które będą nawiązywały jakby założeniu do niepodległości. Podkreślę, procesów niepodległości, bo to nie muszą być jedne wydarzenia, to może być, powiedziałabym, że ciąg różnych wydarzeń. Ja jeszcze przypomnę sam portal Historia Poszukaj, który został bardzo wnikliwie
opowiedziany. Mam nadzieję, że wykorzystają Państwo do lekcji, ale także do tego, aby zaszczepić tą historię, ponieważ on tak naprawdę jest skierowany dla każdego, bez względu na wiek i na to, jakie są jego zainteresowania. No i też media społecznościowe, które są obecne, które portal Historia Poszukaj też w jakiś sposób układa, wydaje mi się, że są bardzo, bardzo takie dostępne dla uczniów. No i cóż, jeszcze trochę informacji o naszym tutaj programie Historionauci, o którym już trochę powiedziałam. Tak, to jest strona, na której, proszę Państwa, znajdziecie materiały, o których już była mowa, czyli Biblioteka Historionauty. Także jest animacja, którą mogliście Państwo zobaczyć na początku. Ci, którzy z Państwa jej nie widzieli, to jest animacja w formie takiego spotu, który ma promować portal Historia Poszukaj. On jest na pierwszej stronie strony internetowej programu Historionauty, więc zachęcam, mogą Państwo zobaczyć. Natomiast to, co jest ważne, na stronie Historionauci jest zakładka Zgłoś się i tam od razu pojawia się formularz poprzez rejestrację. Jeżeli Państwo braliście już udział w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest to dla Państwa, powiedziałabym, że bardzo prosta sprawa, natomiast ci, którzy z Państwa po raz pierwszy będą się logować, trzeba po prostu zarejestrować swoją szkołę i następnie dokonać rejestracji. Tak jak mówiłam, zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia i w połowie września będziemy organizować w Warszawie spotkanie, ale tak jak wspomniałam już na początku, to jak będziemy dokonywać jak będziemy wybierać odpowiednie szkoły, to tak naprawdę będzie podyktowane zainteresowaniem programem, ponieważ teraz trudno nam jest to zweryfikować. Zachęcamy wszystkich Państwa do realizacji tego programu w szkołach, ponieważ jest to pomysł, powiedziałabym, że troszeczkę odbiegający od standardowych działań w zakresie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Bardzo lokalny i bardzo też nawiązujący do powiedziałabym, takiej też pracy zespołowej, ponieważ sam projekt jest realizowany metodą projektu. To, co jest istotne, ilość osób, tak jak Państwo orientujecie się, jest bardzo różna. To wszystko zależy od tego, jak Państwo realizujecie działania w szkole. Może to być klasa, może to być kółko historyczne, może to być zbiórka osób chętnych. To już od Państwa zależy, jaką grupę wybiorą Państwo do działań. Proszę pamiętać, że praca metodą projektu wymaga zaangażowania uczniów, ale także wymaga znajomości siebie wzajemnej albo też chęci poznawania nowych osób, więc to różnie bywa w zależności od szkoły i od klas i od wieku, prawda? Ponieważ program Historionauci, tak jak powiedziałam na wstępie, jest programem dla uczniów szkół podstawowych w kontekście dawnego gimnazjum. Myślę tutaj o 7 i 8 klasie i szkół ponadpodstawowych, no oczywiście gimnazjalnych, które jeszcze niektóre klasy będą. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, abyście wzięli udział w programie Historionauci. Tak jak powiedziałam, program powinien być realizowany od września do połowy grudnia. Natomiast wszelkie pytania, jeżeli będziecie mieli Państwo, to służę pomocą. Proszę pisać na mój adres mailowy. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, które są w dużych ośrodkach i które mają także duże muzea, my nie mamy żadnych wytycznych, czy to mają być tylko malutkie miejscowości, czy duże. To, co jest dla nas najważniejsze, to, żeby uczniowie pomyśleli o niepodległości z perspektywy obiektu muzealnego. Czyli jeżeli, tak jak mamy podane w materiałach,
przykład, na przykład mamy podany przykład krzesła zakopiańskie w stylu zakopiańskim, to mówiąc o tym krześle, nie mówimy, nie podaliśmy tego przykładu teraz, że wszyscy uczniowie będą mieli za zadanie odnaleźć u siebie w niewielkich muzeach to krzesło zakopiańskie w stylu zakopiańskim, tylko że to jest taki przykład, który mogą wszyscy zrozumieć. Ponieważ jest on w miarę, powiedziałabym, że taki dostępny. Natomiast pamiętajmy, że na przykład w lokalnej przedwojennej fabryce powstawać inne rzeczy, które są ważne dla lokalnej społeczności, że każdy może mieć ją w domu, tą rzecz, która powstawała, a osoby, które ją tworzyły, były związane z tą fabryką, na przykład poprzez działalność społeczną tej fabryki i zarządzanie. Tak naprawdę to, jak uczniowie ugryzą ten temat, to zależy od nich, trochę od ich, powiedziałabym, że elastyczności w podejściu do dróg do niepodległości. To, do czego zachęcamy, to żeby trzymać się życia społecznego, życia w kontekście takim, jak już wspomniałam wcześniej, pozytywistycznego, ale także osób, które są nieznane szerokiej publiczności, a tej lokalnej, tej, która pamięta tą osobę, albo nawet pamięta ją na tyle, że ją znała, co też może w jakiś sposób nawiązywać do historii mówionej, która nie jest jakimś głównym elementem naszych działań, ale pamiętajcie Państwo, że tyle miast, tyle przykładów, tyle możliwości, tak naprawdę my jesteśmy otwarci na kreatywność głównie uczniów, ponieważ to oni mają polubić wizyty w muzeach i polubić obcowanie z obiektami, które niekoniecznie są obiektami, które mają stać na półce i się kurzyć, ale mogą być wykorzystane jako te do opowiedzenia większej historii. Ja mam jeszcze przygotowaną ankietę, o którą bym prosiła o wypełnienie. Ankieta jest bardzo prosta, ale jest ona dla nas w celach takich zorientowania się, jak w ogóle wygląda odbiór programu i kto jest nim zainteresowany. Może już nie będę zdradzać, po prostu ją wyświetlę. Jeszcze dodam, że na koniec, jak już wypełnią Państwo ankietę, powiem parę słów o niej, a następnie będzie czas na pytania. Pytania mogą być skierowane jak i do mnie, tak jak i do Pani Dominiki, więc śmiało proszę pytać, postaramy się na nie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli pytania pojawią się później, to proszę pisać do nas już bezpośrednio na adresy mailowe. Ja wyświetlam ankietę i proszę o jej wypełnienie. Poczekamy jeszcze chwilkę, widzę, że jest 9 osób, więc jest nas ponad 30, więc zaczekamy, aż wszyscy wypełnią. Są to krótkie 3 pytania. Jeszcze tutaj uprzedzę, że nie ma zakładki programu Historionauci, jest osobna strona historionauci.co.org.pl. Dziękuję tym Państwu, którzy wypełnili. Jeszcze dosłownie 10 osób. Teraz zobaczymy wszyscy, jak wygląda nasza grupa. Thank you.
Według ankiety jeszcze 6 osób. Czy wszyscy Państwo widzicie ankietę? Czy ktoś ma może problem? Jeżeli tak, to prosimy o napisanie. To ciekawe, bo 28 jest 27. Może ktoś zrezygnował. Dziękujemy tym z Państwa, którzy wypełnili. Już zaraz się dowiemy. Właśnie, może ktoś wyszedł, to prawda. Dobrze, wydaje mi się, że możemy już zakończyć, bo to się nie zmienia. W takim razie zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze, czy widzicie Państwo wyniki? Nie. Czyżbym widziała to tylko ja? Zaraz się dowiemy, jak to wygląda. O, już mogę teraz pokazać. Już jest, tak? Dobrze, w takim razie widzimy, że większość z obecnych wśród nas w pokoju, że tak się wyrażę, jest historykami. Natomiast jeżeli chodzi o obchody niepodległości, to większość z Państwa już ma działania. Pamiętajmy, że ten rok jest dość długi, bo zakracza o lata 2017-2021, więc prawdopodobnie w tym czasie na pewno coś Państwo realizowaliście bądź będziecie jeszcze realizować. My, tak jak mówiłam, zachęcamy do wybrania także naszego programu. Dobrze, więc jeżeli chodzi o informację, kto skąd pochodzi, to było pytanie otwarte. Niestety nie mogę go teraz udostępnić, ale wydaje mi się, że pokażemy tego typu informacje na stronie, kto uczestniczył z nami podczas webinarium pod względem mapy Polski. Wydaje mi się to bardzo ciekawa formuła. Więc tak jak powiedziałam przed wypełnieniem ankiety, jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o ich zadawanie. My razem z Panią Dominiką postaramy się odpowiedzieć. Więc jeżeli są jakieś pytania, to śmiało prosimy pisać na czacie. Ja tylko dodam, oczywiście, tak, zaświadczenie jak najbardziej, jak w każdym programie Centrum Edukacji Obywatelskiej, również ten program będzie zaświadczeniem zakończony, że tak się wyrażę. Ja widzę, że ktoś, a tutaj pani Aneta pisze. Jeżeli są jakieś pytania, śmiało postaramy się na nie odpowiedzieć. O, to jest bardzo ważne. Chcemy, żeby uczniowie poprzez wskazówki, które umieściliśmy w tece, napisali ten tekst sami, natomiast on będzie podlegał redakcji, a dokładnie korekcie, więc chcemy, żeby to był tekst uczniów, żeby oni także poczuli się częścią tego tekstu, a następnie to będzie takie sfinalizowanie ich pracy, ten tekst na stronie Historia Poszukaj. Ja może tutaj dodam jedną uwagę, że my prześlemy też, Państwo będą mogli pobrać ze strony taki konspekt, jak artykuł powinien wyglądać. Ile znaków jest przewidziane na lead, na i na treść główną artykułu. Więc też staramy się poprzez, żeby uczniowie poprzez ten program nauczyli się pisać teksty popularno-naukowe i dlatego też te wytyczne
są istotne. Chcemy, żeby uczniowie po prostu wiedzieli, że teksty tego typu powinny mieć konkretne zasady. Jeżeli chodzi o tą wąską grupę, powiedziałabym, że to nie jest tak, że to tylko 10 osób. Proszę pamiętać, że można wybrać kilka przedmiotów w ramach jednej szkoły, jeżeli Państwo są na to gotowi, że tak powiem, czasowo i jeżeli są takie możliwości. My nie wymagamy tylko i wyłącznie jednej grupy, jednego przedmiotu w szkole. To zależy od Państwa, jak będziecie to realizować. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty i o to, kto będzie realizował ten przedmiot, to też nie jest u nas wymagane. To nie musi być historyk. To równie dobrze może być nauczyciel niezwiązany z historią, może to być każdego innego przedmiotu. My po prostu w ramach tej ankiety chcieliśmy sprawdzić, kto w ogóle zainteresował się tematem, jaki przedmiotowiec. No i oczywiście zachęcamy, żeby to była kompilacja przedmiotów. Pytanie było o nauczyciela dodatkowego. Oczywiście jest taka możliwość, tak jak we wszystkich programach Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc o to proszę się nie martwić. Takie informacje będziemy zbierać indywidualnie. To o, tutaj pojawiło się bardzo ważne pytanie a propos wyboru przedmiotu, jak najbardziej. To jest według mnie też ważna kwestia. My nie będziemy obligatoryjnie wymagać tego wyboru, natomiast będziemy prosić Państwa o wskazanie tego wyboru już w pewnym etapie przygotowań, tak żebyśmy wiedzieli, jak wygląda wybór tych przedmiotów, jak się ogólnie układa, bym powiedziała, że zrozumienie też trochę idei programu. Nie wiem, czy Dominika chciałabyś coś dodać w tej kwestii? No tutaj z tym wyborem przedmiotu, no nie chcielibyśmy, żeby się okazało, że nagle mamy 20 kilka artykułów dotyczących postaci Józefa Piłsudskiego. Tak. Tutaj pani Maria dużo mówiła o tej lokalności i też na tym bardzo nam zależy. I tutaj poprzez tą informację, które Państwo przyślą, jakie są obiekty, będziemy mogli też trochę tutaj jakby no manewrować tymi tematami. Tutaj jeszcze można konsultować z tym wybór, oczywiście, jak najbardziej. Ja pojawił się też pomocą. Pojawił się też temat przedmiotów przywiezionych przez repatriantów, jak najbardziej. Ten wątek też jest bardzo interesujący. Wydaje nam się też związany z historią Polski i bez tego nie można mówić o współczesnym społeczeństwie, więc jakby to nie jest kwestia mapy. To jest kwestia po prostu lokalnej społeczności, co dla Was jest ważne. Tak, tylko przypominam, o tych ramach czasowych ta droga do niepodległości jest przez nas szeroko rozumiana, ale żeby jednak no, zamykała się w tym roku 1921. Myślę, że wtedy najładniej nam wyjdzie ta zakładka historionauci, którą my też będziemy mogli zlinkować z innymi artykułami odnoszącymi się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Jeżeli chodzi o pytanie, czy może to być instytucja, miejsce, otóż nie, ponieważ to ma być bardziej, staramy się, żeby trzymać się raczej w kierunku obiektu muzealnego w postaci rzeczy. Takie jest założenie. Oczywiście, jeżeli wyjdzie, że bardzo chcą Państwo opowiedzieć o jakimś obiekcie, który powstał w tym okresie i on jest ważny dla lokalnej społeczności, no to są, że tak powiem, wyjątki od reguły. Natomiast staramy się, żeby to była jakby bardziej rzecz namacalna. Pamiętajmy, że temat jest tak szeroki, że przy tak wielowątkowości może się pojawić jakiś obiekt czy instytucja, która może być istotna dla danej społeczności w kontekście odzyskania niepodległości. Obraz jak najbardziej. Grafika. Ja bym sugerowała także, abyście Państwo przyjrzeli z uczniami tak dokładnie, żeby sami uczniowie przejrzeli sam portal Historia Poszukaj. Wtedy będą wiedzieli mniej więcej na podstawie jakich przedmiotów, na podstawie jakich obiektów mogą pracować. Jeżeli chodzi o murale, murale raczej nie traktujemy ich jako obiekty, które powstały w zakresie czasowym, o którym była mowa, bo te obiekty muszą powstać właśnie do 21 roku. Czyli murale, o których tutaj jest mowa w pytaniu, są to raczej rzeczy, które powstały no, w ostatnich 20 kilku latach. Jak najbardziej.
Ten obiekt mało znany jest jeszcze dla nas i ważniejszy niż ten bardzo znany dla wszystkich. Ten, powiedziałabym, że mainstreamowy i popularny. Założenie jest takie, żeby ten obiekt był dla społeczności ważny. Żeby uczniowie opowiadali poprzez niego o odzyskiwaniu niepodległości. Tak, jeżeli będzie grupa w bibliotece zainteresowana, która będzie chciała się angażować, jak najbardziej. To jest miejsce, powiedziałabym, że odrębne. Nie mamy wymagań na tą chwilę, żeby to była tylko i wyłącznie szkoła. Powtórzę te lata. Tak jak wspominała pani Dominika, ja też starałam się, żeby to wybrzmiało. To jest proces, o którym mówimy. To nie jest tylko zakres I wojny światowej, to jest czas od zakończenia, od ostatniego rozbioru do traktatu ryskiego. To jest proces odzyskiwania niepodległości, czyli to nie jest tylko i wyłącznie ten okres I wojny światowej. Jeżeli chodzi o groby, i o kwestię taką właśnie związaną z przestrzenią. Tak jak mówię, to, co jest istotą tego programu, to wyjście do muzeum. Więc cmentarz jako przestrzeń nie jest miejscem muzealnym. Natomiast oczywiście może mieć na swoim terenie zabytki, co jedno z drugim się nie wyklucza, ale staramy się, żeby to były informacje dotyczące obiektów. Daty, tak jak pokazywałam, mówiłam, jeszcze raz powtórzę, 1795-1921. Bardzo dziękuję za pomoc. To są te daty. My także będziemy za pośrednictwem NIMOZ-u rozdawać takie gazetki, które będą wprowadzać. Czy dobrze mówię, Dominiko? Czy to będzie magazyn Droga do Niepodległości? Tak. Gdzie historia Polski będzie opisana poprzez kilkadziesiąt obiektów z muzeów z całego kraju. Więc to też będzie swego rodzaju trochę takim przewodnikiem. Młodzież wybiera jeden przedmiot, ale jeżeli jest to klasa 30-osobowa, to pamiętajmy, że 30 osób nie będzie pracować nad jedną rzeczą, bo to będzie dla nich zbyt nudne, powiedzmy sobie szczerze, więc można zachęcić ich do kilku. Do tego, co według nich, jaki według nich przedmiot może opowiadać o niepodległości. Dobrze, na razie widzę, że pytania ucichły. O, jeszcze jedno się pojawiło. Przedmioty takie jak najbardziej. Powiem tak, tak jak ktoś już wcześniej zapytał a propos, może nie tyle co weryfikacji, ale takiego doradzania w sprawie przedmiotów, to zachęcamy już kontaktować się z nami bezpośrednio. Ze mną ja będę starała się odpowiedzieć na wszelkie pytania jako koordynator programu w ramach CEO. Natomiast jeżeli są Państwo zainteresowani portalem Historia Poszukaj i szczegółowymi informacjami, można kontaktować się z panią Dominiką w ramach wykorzystania go do zajęć lekcyjnych. Tak jak ktoś napisał już wcześniej, szkoda, że są wakacje i nie można go wykorzystać. Otóż można jeszcze pokazać uczniom na wakacje ten portal jako formę też wypełnienia wolnego czasu. Pamiętajmy, że wakacje to nie tylko odpoczynek, ale także rozwijanie zainteresowań, portal Historia Poszukaj te zainteresowania może rozwijać, bo to nie tylko historia, ale i historia sztuki, kino i wiele innych dziedzin związanych z kulturą. Więc zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do korzystania z portalu Historia Poszukaj. Ja oczywiście zaproszę tych, którzy są zainteresowani do zarejestrowania się już dziś do programu. Powtórzę, że zachęcamy wszystkich do udziału w programie Historionauci i realizacji jego działań w szkole. Natomiast to, jak będzie wyglądała sytuacja we wrześniu, będziemy Państwa informować na bieżąco.
Więc ja jeszcze powtórzę, jeżeli będzie problem, proszę się kontaktować bezpośrednio. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu bardzo za obecność i za wysłuchanie naszych opowieści. No i cóż, zachęcam jeszcze raz na stronę, do wejścia na stronę Historia Poszukaj portalu, jak i strony Centrum Edukacji Obywatelskiej Historionauci. Dziękuję Państwu.